Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. 4 bramki w 3 ostatnich meczach. Co za wyczyn? Transmisja już za chwilę. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. Nantes zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Barella. Mbappé. Świetne wejście, piłka odebrana. Ekipa PSG nie jest w tym sezonie specjalnie miłym gościem. Na wyjazdach punktuje jak nikt inny. Ta ekipa zanotowała aż 11 zwycięstw w ostatnich 12 spotkaniach. Ba, są najlepiej punktującą drużyną w meczach wyjazdowych. Tym bardziej warto docenić jeżdżących za nimi wiernych kibiców, dzięki którym ekipa często może na wyjeździe czuć się jak u siebie. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Verratti ma teraz piłkę. Piłka wraca do środka. Wysoki pressing i odbiór piłki, może być groźnie. I Messi! Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Barella! Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Mbappé teraz przy piłce. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. A Messi uderzył tak, jak się wszyscy spodziewali. Mocno i po ziemi. Tylko co z tego, że się spodziewali? Piękny gol! Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestać. Prowadzą zatem 1-0. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Twarde wejście, ale bez faulu. Gay. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Do Messiego. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. I oto z piłką Leo Messi. Tak! Gol! I znowu gol dla Paris Saint-Germain. Paryżanie odskakują przeciwnikom na 2 bramki. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Na razie 2-0. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Czy Neymar to wykorzysta? Marco Verratti! Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Zrobił wszystko jak trzeba. Przymierzył, uderzył precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkarz musi chyba praktykować jakieś voodoo.
Mbappé, będzie groźnie. Brawo, cudowna parada, będą to pokazywać w skrótach. Rzut rożny wykonał Neymar. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Pole karne, głęboko teraz. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I mamy podanie do Neymara. Mbappé, może być niebezpiecznie. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Piłka wybita spod nóg rywala. I oto z piłką Neymar. Podanie Neymara, łatwe do przejęcia, strata. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Kibice się ożywili, przegrywają dwiema bramkami. Jeśli wykorzystają ten korner, wciąż mogą coś tu ugrać. Centra w pole karne i już nic z tego rożnego nie będzie. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Mbappé. Kylian Mbappé. Teraz budują atak pozycyjnie w okolicy pola karnego. Świetna interwencja wyszła z tego wślizgu. Do tego odebrana piłka. Miłośnicy francuskiej Ligue 1 już pewnie zacierają ręce, bo zbliża się bardzo ciekawe spotkanie. FC Nantes zmierzy się z Metz. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Jest coraz bliżej pola karnego. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Kylian Mbappé. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Do Messiego. Piłkę ma Idrissa Gueye. Ależ okazja dla Messiego! Tak! Gol Messiego! Ależ to było rozegranie. No naprawdę, tiki-taka wiście katalońskim stylu. A Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Absolutna, bo plan zrealizowany w 200%.
niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Udane wejście w przeciwnika. Ależ zmarnowana sytuacja. Naprawdę, trudno wymarzyć sobie lepszą. Bramkarz bez problemów łapie piłkę, ale nawet gdyby tu padła bramka, zostałaby anulowana, bo mamy sygnalizację spaloną. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Barella. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Teraz z piłką Idrissa Gueye. Tu powinien być gol! Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie. Na pewno będzie w myślach do tego wracał. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj bramka. To było przecież nie... Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, po to jest ławka. Messi dośrodkowuje z rogu, zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Sergio Ramos. Czy trafi do siatki? Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i popchnęła do bramki jak rakieta. Fantastyczna. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Idrissa Gueye. Messi. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. I próba strzału. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Herrera. I oto z piłką Leo Messi. Wspaniale teraz broń. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.
broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie.